Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj jesteśmy na wspólnym gołębniku w miejscowości Czersk, tutaj gdzie odbywał trening ósmy. Ja właśnie teraz widzę się, niestety troszeczkę spóźniłem. Kolega Sebastian, powiem, wypuścił te gołębie dzisiaj o godzinie 10.39 km. Tutaj miejscowość położona na zachód od Czerska, pod Człuchowem. Tutaj widzimy jeszcze pojedyncze gołębie, tutaj dolatują. A widzimy, Seba wrócił, tutaj akurat nikogo nie było. No mi się też nie udało zdążyć, czyli mamy godzinę około 10.32-3. Kolega Sebastian, widzimy, wrócił z tymi klatkami. Zaraz nam opowie, jak wyglądało ich odejście, a gołębie są już tutaj, większość gołębi w gołębniku, tutaj jeszcze 4 krążą, nie, tu jeszcze 3, 7, 8 sztuk jest w powietrzu. Nie wiem, zaraz zobaczymy, tam kolega Sebastian otworzy, nam powie. Powie też, ile tych gołębi ma mniej więcej, bo robił ten trening bez koszowania, także żeby było łatwiej, prościej. Zapytamy się też, jakie są plany na przyszłość, a on za chwilkę nam tutaj wyjdzie i pokaże. Tu widzimy, odsiadają sobie te ptaki, są, większość jest w środku. Teraz sobie też wejdziemy do nich, zobaczymy, jak tam u nich jest. No, widzimy, teraz kolega tutaj wozi, zobaczmy, ma taką kabinę do wypuszczania, popatrzmy sobie. Chyba nowe kosze ma, bo taki w zeszłym roku inne chyba miał. Tak, nowe. Tu masz chyba nowe kosze, nie? Ty se sam zrobiłeś je? Sam je zrobiłeś? Cześć, witamy. Poczekaj, weź tu tak, stań, żeby nie na słońcu. O której wypuściłeś planowo, o 10? Nie, o 9.30 miałem pójść, a 9.42 tak puściłem. Kurde, miałeś napisane 10, dlatego się spóźniłem. Nie, poprawiłem. O Jezus, no jedzisz, to trzeba, kurde... Szybciej wyjechałem. No nie, to nie wiedziałem, bo ja byłem pewny, że o 10 godzinie wypuścisz, to bym zdążył, ale... Najpierw tak miałem, a później przed wyjazdem zmieniłem, bo szybciej żeśmy załadowali. Patrz, kurde, no. To chodź, pokaż, teraz odpalimy, zobaczymy, ile ich przyszło, bo... Ile ich... Wczoraj miałeś ile? Na dwie grupy się podzieliły, nie? Ale ile wczoraj miałeś? Bo wczoraj też miałeś trening. Tam było ile? 385. 285 było, a dzisiaj... Wiem, że teraz dzisiaj na dwie grupy się podzieliły, nie? Ale od razu czy tak wypuszczałeś? Nie, ty wypuszczałeś się... Po wypuszczeniu, nie? Po wypuszczeniu. Wypuszczałeś, bo ja mówiłem 39 km od taki długi lot, bo jak się miejscowość dokładnie nazywa, bo to jest pod Czuchowem. Za górki, o. No, zobaczmy. Ktoś uruchom, bo tutaj wygaszacz... A nie, jest, nie? Jest, dobrze. Jest. Ile jest odbitych, pokaż. Na koniec zjedź. No na koniec zjedź. 149. 104, to jeszcze trochę leci. No mówię, bo na dwie grupy się Aha. podzieliły. Czyli jeszcze mamy... to jeszcze przeszło 100, brakuje, nie? Tu kolega ma, widzę, taki kurde ten ciemny wyświetlacz, że nic nie widać na nim prawie. Dobra, to chodź, wyjdziemy, zobaczymy. Czyli jeszcze są w powietrzu, to dobrze. To może coś jeszcze zaobserwujemy. Poczekaj, jeszcze raz powiedz, bo tutaj, no... Z tego co widziałem, no musiały chyba się prawdopodobnie z innymi gołębiami też połączyły, ta druga To jest twój grupa. Trening już ósmy był chyba, nie? Ósmy trening, to jest najdalszy na razie do tej pory, czy tak, tak robisz? Wcześniej robiłeś takie krótsze, nie? Wczoraj był z jeziorek, tam gdzie ostatnio ta nowa ulica przeszła. Zresztą wszystko jest udokumentowane na filmach, no. które też tam kręciłem za każdym, a dzisiaj też jest odwrót. Sfilmowany, no nam się nie udało na razie przylotu, ale zobaczymy zaraz jeszcze następne. Ponad 100 gołębi brakuje, poczekamy tak, powinna ta duża grupa przyjść. O, chodź, zobaczymy tak do nich może troszeczkę. Tu widzę, trzymasz inaczej niż w zeszłym roku, wziąłeś takie, masz te zielone siatki zabezpieczone, żeby nie wiało, tak? O. Trochę chroniło, nie? No. Zobaczymy. O. Teraz następny lot, kiedy planujesz? To teraz ze Szczecinka już lot konkursowy. Kiedy on będzie? We wtorek. We wtorek. No to przyjedziemy na pewno, zobaczyć. O ile? Kolega Sebastian będzie miał ze Szczecinka pierwszy konkursowy, a u Maćka będziemy w przyszłym tygodniu w piątek, tak mamy planowane. A jak się uda, to od razu w piątek Finał. Zrobimy następny lot z miejscowości Połczyn. Nie? Tak chcesz od razu szybko zrobić? Tak szybko chcesz zrobić? No bo ze Szczecinek a się odpoczną? No to zobaczymy, dobrze. Teraz codziennie praktycznie były na treningu. Troszeczkę nie nam dzisiaj wieje, nie? Nie? Wieje nam dzisiaj. Ja tam masz kibica, widzę, Karol, nawet zobaczmy, tak wygląda typowy syn hodowcy, niezainteresowany w ogóle gołębiami, siedzi w smartfonie. To jest plaga, bo hodowcy nie mogą przez to liczyć na to, że ktoś po nich obejmie tę hodowlę. Takie przypadki, że czy żona, czy przepraszam, czy syn, czy córka się zajmie gołębiami, są rzadkie. O. Dobra, popatrzymy sobie teraz jeszcze, no na razie nie widzimy innych ptaków. Będziemy czekać i sobie obserwować. Mi się przyszła grupa kilkudziesięciu gołębi, to z 40-50 sztuk gdzieś, nie? Tak, z 40 sztuk, co? Seba, z 40-50 gdzieś, nie? Ale za to mamy fajny przylot, chociaż coś za ten. Ta, o, widzimy. No, zobaczymy zaraz.
Tu rozmawialiśmy, tutaj jakieś pojedyncze sztuki lądowały, bo teraz trochę wiatru mają. Wchodzą, spoko Seba. Ile teraz, i zobacz ile teraz masz. No bo to, bo, ale siedzi jeszcze z 20-30 na zewnątrz. Tam było ze 150, to tutaj z 30, no to tak z 50-60 sztuk może. To jeszcze z, do 200 to jeszcze z 80 brakuje 70. A masz zegarek? Teraz która godzina? Nie mam zegarka. No właśnie. Też akurat. Przestawiłem telefon w samochodzie. Tutaj usłyszymy, kolega woła je tam. Wchodzi to bardzo krótki dystans, 35 km. To sobie polatały. Ale wchodzą, wchodzą, widzimy. Tu kolega miał pecha, dlatego widzimy pojedyncze. Niektóre wejścia są zamknięte, bo były tu wcześniej planowane wejścia na, tak było w zeszłym roku, jeżeli dwa lata temu, anteny trzypolowa, tutaj niestety kradzież miała miejsce w zimie i poszliśmy na ten dwupolowy, bo tak akurat mieliśmy i trzeba było po jednym polu zabezpieczyć, ale to niczego nie przeszkadza, no wchodzą. O, jeszcze tutaj parę gołębi, 5. Tutaj jeszcze jedna, takie 5-6 przyszło razem. O, widzimy, tutaj też latają, mają wiatr akurat. O, jest jeszcze jedna grupa, patrz, o. Taka mniejsza, trochę z 10 sztuk. Szpak widzimy, czarny tam. O, schodzą się pojedynczo. Widać, że gołębie tam dalej część poszła. No, no, stamtąd przychodziły, z zapleców. Tu mam akurat z zapleców. To jest kierunek... Dziś to jest piątek, to dużo trenuje, nie? No. Przypomnijmy jeszcze raz, we wtorek zapraszamy wszystkich na pierwszy lot konkursowy. Z odległości będzie ze Szczecinka, to jest ile? 100? 92 km. 92 km. Następny Seba planuje w piątek. No w piątek my pojedziemy chyba do Maćka Wudzika, chyba że Sebastian przełoży. No zobaczymy. No zobaczymy. Ale też w weekend jest u kolegi Jana Bochenczaka na Giewoncie. Jakiś wstęp musi być. Tak, tak. Ty Seba, ale lepiej jakbyś zrobił po niedzieli. Zobaczymy. Byśmy mieli czas podjechać, byśmy do Jana pojechali do Giewontu i do Maćka. Ile tam zobaczysz? I tych teraz przejdziemy zobaczyć. Niestety ty musisz powiedzieć, bo ja niestety na ekranie nie widzę. Jest ciemny taki troszeczkę. No, ile tam jest? 231. 231, to brakuje 53. Pierwszy kto dziś jest? Pierwszy gąb, Jan Bochenczak, Tadeusz Mańkowski. A pokaż ile, a przyszły, jak pierwszy miał jaki czas? Jakie przyszły? 10.13, to cała grupa 14. Przyszła. 50, no praktycznie cała grupa. Cała grupa przychodziła. Dobra, idziemy popatrzeć jeszcze. Może coś tutaj zaobserwujemy. Czyli jeszcze około 50 gołębi gdzieś w powietrzu tutaj krąży. Sebastian mówi, no jak się nie zejdą teraz, to do wieczora będą schodzić. Przy okazji zobaczmy, kolega sam sobie tutaj takie klatki wykonał. Ona wyjął nam tu jedną klatkę. O, w ten sposób ona wygląda. Sebastian, pokaż nam tutaj od góry, można włożyć. Zrobiłem na taki wzór, żeśmy wcześniej takie podrabiali do kabin, które były sprowadzone z Niemiec. Tutaj troszeczkę zmodyfikowane one są. Trochę zmodyfikowałem pod, przede wszystkim, bo ta przyczepa tutaj jest uniwersalna, nie? Bo to jest ogólnie zrobiłem taką nakładkę, to jest jak widać cynk ogniowy, wszystko tak zrobione. A sami robiłeś, czy ktoś ci robił? Tak, kolega. Z kolegami tutaj. Tu w Czersku zawsze można liczyć ale na pomoc. Cynk ogniowy jest zrobiony, to jest najważniejsze i to nie chyba ma. 700 zł mnie ten cynk ogniowy, a nie trzeba malować nic, tak. To jest praktycznie teraz wieczne. Nie? I takich klatek ile tutaj masz? 12 z tej strony, 12 z tamtej, 24, czyli mniej więcej około 400-500 gołębi. Powierzchniowo tak jak nasze oddziałowe, które mają 100 na 60, tak. W tej chwili 25 gołębi tutaj pojedziemy.
kropli widzimy, tak jak mówiłem. Około 500 gołębi po prostu taką przyczepką można wybić. To jest poliwęglan i na tej... On wtedy powiemy, co przychodzi z tym poliwęglanem, bo to wygląda jak pleksa, ale pleksa ma taką cechę, że ona się kruszy i jest poddatna na różnego rodzaju naprężenia mechaniczne. Natomiast tutaj ten poliwęglan, który jest stosowany, on jest też stosowany na... Ja z tego robię do łodzi bulaje, bo on po prostu jest elastyczny i kiedy następuje naprężenie na kadłubie, czy jakieś tutaj nawet na klatce drgania, to on po prostu nie pęka. No dobra, ale tyle o klatce. Powiem przy okazji, bo tutaj te gołębie rezerwowe są, nie? Bo to też ważna sprawa dla uczestników. Jeżeli ktoś będzie chciał, to będzie mógł sobie po prostu aktywować. Przed lotem konkursowym. Przed lotem konkursowym. A później już nie idzie. Później już nie. Czyli teraz do pierwszego lotu konkursowego. Do pierwszego, czyli do w poniedziałek. Ile takich gołębi masz? No nie wiem, teraz zobaczymy. Dobra, a jeżeli ktoś właściciel nie aktywuje, to ktoś inny może je aktywować? Nie. Bo w tej chwili jak komuś po prostu ktoś na przykład przysłał tutaj 8 gołębi i w tej chwili po tym locie będzie miał 6. Czyli te 5 ma... 5 podstawowych i przysłał 3 rezerwowe, a w tej chwili ma 6. Czyli nie będzie jednego... można, nawet osoba z zewnątrz nie będzie mogła sobie opłacić. Tego jednego będzie mógł sobie aktywować. A co będzie, jak nie aktywuje? No tak jak w zeszłym roku nie będą przepuszczane przez matkę, nie? Polecą jakby poza konkursem. Nie ma możliwości aktywacji. No chyba, że chętny ktoś się znajdzie i dogada się z właścicielem, nie? Tego gołębia. Z właścicielem, no dobrze. Czyli za zgodą właściciela, tak jakby. Za zgodą właściciela. Dobrze. No nic, popatrzymy, czekamy, jeszcze z 50 gołębi będzie tutaj krążyło, chwilę jeszcze poczekamy, zobaczymy. Idziemy wypić kawę teraz. Cały czas tutaj rejestrujemy przyloty pojedynczych gołębi. Mamy teraz tam chyba ile? 234, czy ile? Ile? 234, a tutaj przyleciało 2, 4, 6, 8, 9 sztuk. One tak pomału się będą schodzić. Także tutaj na pewno do wieczora większość tych 280 kilku gołębi, które tutaj są, przyleci. Jak ktoś który... wypuścił tam gołębi, po prostu się zmieszały z innymi. No tak się zdarza, normalna rzecz. Ale to dobrze, to przynajmniej... Oczywiście, muszą się nauczyć odchodzić, oczywiście. A będziemy tutaj pomału naszą relację też kończyć. Sebastiana teraz będziemy częściej odwiedzać, kiedy ma te loty konkursowe. Aha, w niedzielę jest lot gołębi młodych u Ciebie, tak? Jutro. Dzisiaj wkładamy. No to fajnie, bo jutro do Ciebie przyjadę, a w niedzielę tutaj znajdziemy jakiś inny oddział. I jaki dystans mamy tu w oddziale? No mów, ile jest? Tak jest. 140 parę kilometrów. Tak, nie, bo my nowe miejscowości trochę lecimy. To jest odpowiedź prezesa oddziału. Skąd jest lot? Z Łobza. Łobez. My tą miejscowość nową jeszcze tak Łobez? Nie pamiętam kilometrażu. Dobra, ale mniej więcej. Ile gołębi masz ty przygotowanych? No nie wiem ile włożę, bo... To jest drugi lot już? Tak, drugi. Drugi na pierwszym locie, ile miałeś gołębi ty swoich? 55 dałem. Ile ci przyszło? No 15 zgubiłem. 15 zgubiłem, to dość dużo. No nie wiem. No nic, zobaczymy. A jak te gołębie, które przyleciały, jakie ci konkursy zdobywały? Pierwsze czy ostatnie? Oj, słabą serię miałem. No Jezus, no ale nic, będziemy. Ale jeszcze... no, tu się skupiam na tym wspólnym gołębniku, a tam tylko, żeby przelotować. Ja sobie chętnie przyjadę, bo zobaczę psa, bagietka, mała strzemiaczka i Sebastian jego wziął. Biszkopci. Może do kogoś jakiegoś czołowego hodowcy na wody. Ale na starym mi fajnie poszło, muszę powiedzieć. Bo tu już mieliśmy teraz właśnie weryfikację wyników. Dobra, Sebastian, ustalmy tak, o tych gołębiach starych, porozmawiamy jutro, będziemy jutro kolegi Sebastiana na locie, także na razie dziękujemy, do zobaczenia. Możemy jeszcze porozmawiać o naszym punkcie wkładań, nie? A to za chwilę, to jutro. Na razie, do zobaczenia. Dobry lot. My mamy, nim wyjechaliśmy, mamy jeszcze kilka gołębi, taka grupka 7-8 przyszła następnie, no. Aczkolwiek może to być to, co się poderwały, co czy nie? Nie, z tamtego kierunku jeden przyszedł. Tutaj cały czas obserwujemy. Wtedy się były w tej grupce, co poprzednio, żeśmy to chyba się poderwało kilku. No. No tam one nie są, widziały, nie chciały. Ten 2, 4, 6, 8, 9, tu jest tam 10, 11 jeszcze na zewnątrz. Widzimy. Poderwały się. Ale będą schodzić się. Dobrze, że schodzą. Było chyba 239 czy 240, coś takiego. O, tutaj chce nas tutaj, kurde, zobaczyć, co my tu robimy. O, siadają, aby wchodziły tylko. Hodowców, co się już tutaj śmiejemy, że zawsze przychodzą jako ostatni, ale to tam nie jest. Nie są chore gołębie, ale nie wiem, już się zastanawialiśmy, czy to jakiś nowy dystans. Nie, ale jeszcze jedna rzecz, tutaj też trzeba przyjąć, że tutaj dość późno kolega Sebastian takie teraz będzie te konkursowe loty miał, ale one były bardzo młode niektóre tak, gołębie. Tak, do końca czerwca praktycznie były gołębie przyjmowane i zamienne były przyjmowane tak, i to ja się nie śpieszyłem, też, nie? No, że tutaj są takie naprawdę bardzo innego, młode. Co innego, jakbym miał w regulaminie napisane, że ostatnie gołębie, tak tam Jasiu Bocheńczak czy coś miał do końca kwietnia przyjmował, nie? Dlatego on musiał też z tymi lotami wcześniej wystartować, bo za silne gołębie miał, nie? Mhm.
Dobra, popatrzymy sobie, one wchodzą akurat. No, ale gdzie indziej loty się skończą, a tu po prostu będą trwały jeszcze. Dłużej, no oczywiście. Oby tylko było zawsze czym lotować. To jest to, co każdy z tych organizatorów wspólnych gołębników o tym, to mu sens powiek spędza, żeby te gołębie, jak dajemy na lot, żeby przychodziła odpowiednia ilość, żeby straty były jak najmniejsze. Przede wszystkim trzeba warunki atmosferyczne, przejrzystość powietrza, widzialność i biometr. Teraz będę przy tych dłuższych lotach właśnie również na biometr, żeby był korzystny. Nie? Biometr to znaczy? Biometr. Czy jest korzystny, obojętny. Tak, bioenergoterapeutę. No tak. Ale to się też sprawdza. Oczywiście, jak najbardziej, tak, tak. A wahadełko, różdżkę jeszcze? Nie, no to jest ten biometr właśnie. Zobaczymy, może te metody z wahadełkiem, różdżką się jakoś sprawdzą, zobaczymy. Dobra, teraz już jedziemy. Do zobaczenia, dobry lot.